Cześć! Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj otworzymy sobie kolejnego crate'a od Deckmaniacs. W tym miesiącu paczka jest ciężka w porównaniu do tych, co były poprzednio. To muszę powiedzieć, że chyba jest nawet najcięższa z tych wszystkich, co do tej pory dostałem. Do tego była dosyć mocno zaklejona. Dodatkowe zabezpieczenie. Aż powiem, że jestem bardzo zaintrygowany tym, co się znajduje w środku. Dobra, nie przedłużamy. Zaglądamy do środka. Okej. Zaklejone. Czy zapakowane jest w papier, jak zwykle. No nie wiem, czy wycinił ser boksowy. Będę nie padł ze śmiechu. A nie. Okej. Dostaliśmy kolejnego toolkita. Znaczy dostałem toolkita, bo wcześniej go sobie sprawdziłem. No i do tego 7 boosterów, z czego 5 boosterów z 2019 korsetu i 2 z Dominali. Okej. No to teraz to już rzeczywiście jest fajnie. No dobra. To nie będę narzekał na to. Kiedy sobie tam otworzymy. A, tylko sobie jeszcze tam zmontujemy z tamtego pierwszego. No nic, płakać nie będę, bo tutaj należałoby się nawet cieszyć. No i dobra. To co? Sorry. Zostawiamy w takim razie tego toolkita na później. A teraz sobie otworzymy to 7 boosterów. Okej. No to powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tego toolkita nie wiem, czy sobie na tyle. Nie wiem, kiedy go otworzymy. Dobra. Na razie to. Przejdziemy sobie do tych 7 boosterów. Okej. Szybkie zbliżonko. 2 z Dominarii i 5 z konsertu. Dobra, przelecimy tą szybko. To szybko tą Dominarię przerzucimy. Zobaczymy, co tam się uda upolować. Nie, naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Buildera, że wrzucą już Pierce the Sky. Cobalt Paladin. Dobra, komony nam tak średnio nas interesują. Przejdziemy sobie do Uncommon jak szybciej. Sedge of Latnam. Juggernaut. Paladin. Paragon, sorry. Rafka Passion Shipmage. Ajajajajajajajaj. Dobra. I RAR. Dantic Sword. Dobra, za 4 mana mamy sagę. I teraz tak na 1 i 2 Lunkanderach. Patrzymy sobie na 5 wierzchnich kart naszej biblioteki. Możemy pokazać artefakt spośród nich i wrzucić go do ręki. Resztę kładziemy na swoje biblioteki w losowej kolejności. Ok. I teraz tak, na 3 artefakty, które kontrolujemy, zostają się kreaturkami z bazowym powerem toughnessem 5-5 do końca tury. No i spoko. Dobra. Forest i token elementala. I drugi booster z Dominarii. Dostaniemy Paragona. Czy trafimy jeszcze jakieś fajne mytyki? Zobaczymy, czy się w ogóle uda się jakikolwiek mytika trafić, jakiegokolwiek. Dobra, przerzucamy sobie szybko. Lelelele, nasze komony. Dobra, Goblin Barrage. Triumph of Geralt. Tetsuko. Umysława Fugitive. I John Temporal Gateway. Legendarny artefakt za 4 i teraz za 4 i zatapowanie go możemy wrzucić historię pergamenta z naszej ręki na Battlefielda. Okej. Okay. No dobra. Island i
Voltaic Servant foliowany. Saprolink token. I to by było na tyle. Dobra, to co, lecimy dalej. Nie ma co przedłużać, bo tu nas jeszcze czeka 5 boosterów z korsetu M19. Trzeba sobie spokojnie wrzucić. Loxodon Lightbreaker. Dryad Gaze Greenseeker. Fiery Finish. Recollect i Isolate. Słaby ten run. Ale mamy Dragona. Chociaż. Tokena. Dobra. Cztery boostery. Cztery szanse na jeszcze coś fajnego. Gearsmith Prodigy. Szok. Dobra, come on, szybciej. Physics Symbiont. Ravenous Harpy. Fountain of Renewal. I Hungering Hydra. Okej. Okay. Za X i zieloną manę mamy stworka 00 Hydrę, który wchodzi do gry z X znacznikami na sobie +1/+1 i nie może być blokowany przez więcej niż jedną kreaturę i kiedykolwiek kreaturka ta otrzyma obrażenie, to kładziemy tyle znaczników +1/+1 na niej, tylko że musi najpierw przetrwać do obrażenia, żeby dostać kantery. Ok, swamp i kotek 1/1 z lifelinkiem, taki tokenik. Dobra. Krótka przerwa techniczna, telefon. Okej, okay, dobra, możemy wrócić. Właśnie skończyłem. Gadać. Taratata. I sobie otworzymy trzy pozostałe boostery. Dobra. Już coś demolują. No takie żyćko. Dobra, komony. Nie interesują, lecimy do ankomonów. Launchwood Armor i takie. W sumie by się przydało takie kilka fajniejszych. Draconic Disciple. Pierwszy Switcheroo. Bone to Ash i Open the Graves. Za 5 mana enchantment i kiedykolwiek nie taka nowa kreatura, którą kontrolujemy, umrze. Tworzymy sobie 2-2 czarnego zombiaka. Okej. Okay. Forest i Night. Talie zombiaku. Ale się już nagrzały te boostery przez tą sekundkę. Mocno przygrzewa słoneczko. Heroic Reinforcement. Lightning Mirror. Stitcher Supplier. I Detection Tower. O, jak fajnie. Dobra, to się cieszę. Okej. Okay. Spoko. To mnie cieszy. Timber Gorge. Foliowany Mountain. No to będzie co układać, widzę. Ale to nawet całkiem niezły. Ten booster mi się podobał. Detection Tower. Nie wiem, jaka jest scena tego, ale... Dobra, nieważne, jak to mnie mało kosztuje, to i tak jest... Dla mnie to jest po prostu genialna karta. To będzie kolejny chyba must have w komanderach, tak mi się zdaje. No ale zobaczymy, czas pokaże i zweryfikuję. The Medicine Center. Heroic Reinforcements. Gravedigger. Psychic Corrosion i Magistrate Scepter. Dobra, artefakt za 3. I za 4 zatopowanie kładziemy Charge Cantera na tym artefakcie. I za zatopowanie i zdjęcie 3 Charge Canterów dostajemy ekstra turę po tej. Dobra, nieważne. Highland Lake.
O, i Lightning Mirror. Uuu, foliowany. To już mam drugiego foliowanego Kunika. Mare. Spoko. Może mi się uda zabrać wszystkie foliowane jednak. Nie, no żartuję. Nie mam aż tylu boosterów do otwarcia, bo nie wiem, z kilka buffów bym musiał jeszcze chyba otworzyć, żeby trafić kolejnego Mara foliowanego. Chyba ze 150, żeby trafić wszystkie Mary. Albo jeszcze więcej. Dobra. To co? W sumie nawet całkiem nie jest gorsze. Rzeczy mi się trafiły. Czyli jeżeli chodzi właśnie o to Detection Tower. Jestem bardzo zadowolony z tego. Z tej tutaj na w sumie też. Zawsze tam do kolekcji będzie. No i tym Deckbuilder Toolkit, tym mnie w ogóle zaskoczyli, bo tego się naprawdę nie spodziewałem. To plus 107 boosterów, to no, to jest całkiem nieźle, że tak powiem, bo na pewno w plecy nie jestem, co już jest całkiem fajne. Dobra, to co? O, ta Hydra też jest fajnie, bo będzie może kiedyś zmontuję w końcu tą talię Hydry. Dobra, nie przedłużam, żegnam się z wami, zapraszam na kolejne filmiki. Póki co trzymajcie się do następnego. Pa, pa.